Księgi Dziejów Apostolskich. Wtedy wrócili do Jeruzalem z góry zwanej Oliwną, która leży blisko Jeruzalem w odległości drogi szabatowej. Gdy przyszli, weszli do sali na górze. Przebywali tam Piotr i Jan, Jakub i Andrzej, Filip i Tomasz, Bartłomiej i Mateusz, Jakub, syn Alfeusza i Szymon Zelota oraz Juda, syn Jakuba. Wszyscy oni trwali jednomyślnie na modlitwie razem z kobietami, Marią, Matką Jezusa i Jego braćmi. Kościół, którym jesteśmy, nie dąży do konkurowania o ziemską władzę, ale chce być jak rodzina pośród rodzin. Kościół, którym jesteśmy, pragnie być przede wszystkim otwarty na świadectwo wiary, nadziei i miłości wobec dzisiejszego świata. Kościół chce być domem z otwartymi drzwiami, ponieważ jest matką, pisze ojciec święty Franciszek w encyklice Fratelli Tutti. I tak jak Maryja, Matka Jezusa, chcemy być Kościołem, który trwa jednomyślnie na modlitwie wraz z kobietami, Marią, Matką Jezusa i Jego braćmi. Chcemy być jednym Kościołem, który służy, który wychodzi na poszukiwanie i towarzyszenie w życiu tych, którzy utracili nadzieję. Chcemy być Kościołem, który jest znakiem jedności, budować mosty, burzyć mury, siać pojednanie. Dla wielu chrześcijan ta droga braterstwa ma również Matkę Maryję. Chcemy być takim Kościołem Matką, w którym wszyscy jesteśmy braćmi i siostrami i w którym jest miejsce dla każdego, bez względu na wyznanie, a nawet więcej, bez względu na religię. Panie, daj nam swoją łaskę, abyśmy potrafili być Kościołem Matką, który wspólnie czuwa na modlitwie, który wspólnie woła do Ciebie, który obdarowany Duchem Świętym wychodzi do innych, szukając wszystkich, którzy Ciebie jeszcze nie znają albo zagubili drogę do Ciebie. Amen.